Żyjemy w świecie skrojonym pod mężczyzn. Dowód: niektóre smartfony są projektowane pod wielkość dłoni mężczyzny. Także wiele miejsc pracy jest przygotowanych właśnie pod kątem mężczyzn. I choć wiele się dynamicznie zmienia w naszej rzeczywistości, to wciąż świat firm to świat męski. A co jeśli pracownik jest kobietą, jak równość może odmienić firmę? Agnieszka Kopacz, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie na ten temat porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi. Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia SA, Ela Bonda, Diversity and Inclusion Lead, Head of Property and Workplace nad West Poland, Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe i dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik Centrum Human Tech, Uniwersytet SWPS. Świat firmy to męski świat. Dlaczego cały czas mamy do czynienia z tym zjawiskiem i z jakimi nierównościami w firmach najczęściej mierzą się kobiety? Jest taka piękna piosenka, którą pewnie wszyscy znamy. It's a man's world. No i no właśnie, czy ona po prostu uczciwie wprost z rokowym zacięciem mówi nam o prawdzie naszej rzeczywistości, czy może jest tak, że gdzieś wdrukował nam się ten model podprogowo do naszego życia. I, I stało się rzeczywistością. Nie tylko firma jest, jest męską rzeczywistością, męskim światem, męską energią, ale w bardzo wielu miejscach na tej planecie jeszcze ciągle czujemy taką energię, która, no właśnie, ona nie jest naturalna, myślę. Tam brakuje równowagi, jest jakoś tak, że że za dużo jednostronności, może za dużo um, takiego autofokusu, może za mało połączenia, może za mało równowagi, takiej po prostu kobiecej czułości. Um, Pierwiastka i, i kobiecego. No właśnie, bardzo ważne jest to, aby o tym mówić. My, kiedy mówimy w kontekście pewnych nierówności, mówimy między innymi o nierównościach, jeżeli chodzi o płace. I w Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę niż mężczyźni. Um, jeżeli chodzi o takie właśnie nierówności, które są najbardziej palącymi w tej chwili problemami? Mhm. Myślę, że w tej chwili, poza tą luką płacową, którą mamy, obserwujemy, jej zasypanie no zajmie jeszcze, y, według statystyk, naprawdę wiele, wiele lat. E, to, co jest dzisiaj najważniejsze do zaadresowania, to jest ta różnica w postrzeganiu ról opiekuńczych kobiet i mężczyzn. Czyli to, że dzisiaj kobieta równie, e, e, najczęściej jednak jest mamą i chodzi na macierzyński. Co prawda u progu mamy e, dyrektywę, która pozwoli na urlop tacierzyński czy rodzicielski. I mam nadzieję, że to trochę zbalansuje e, możliwości rozwojowe czy zawodowe kobiet i mężczyzn. Ale to właśnie te role opiekuńcze, które są nam kobietom przypisywane najczęściej, czy to są dzieci, czy to są dorosłe osoby zależne. To tutaj wydaje się, że ta przerwa albo obowiązki dodatkowe bywają kłopotem i to trzeba uelastyczniać i środowisko pracowe i pozapracowe, żebyśmy mogły być w tym samym miejscu, gdzie nasi koledzy, ale też żebyśmy mogły być tam, gdzie chcemy. Ta elastyczność jest bardzo ważna, ale my, kobiety, bardzo często mówimy, że w firmach mężczyźni nie dostrzegają tych różnych nierówności i tych problemów, z którymi kobiety muszą się mierzyć. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest? Czy mężczyźni nie widzą tych właśnie nierówności i tych naszych problemów, o których kobiety tak często mówią? Ja myślę, że mężczyźni muszą je widzieć i mężczyźni chcą je widzieć. Muszą. I ci mężczyźni, z którymi rozmawiam, bardzo często um, mają takie stwierdzenie, że przecież o czym my rozmawiamy, to jest absolutnie normalna sytuacja. Jesteśmy różni, mamy różną płeć, mamy różny kolor i tutaj nie powinno być żadnej dyskusji. A ci, którzy myślą troszeczkę inaczej, pod wpływem tych, którzy myślą właśnie dokładnie odwrotnie, no, muszą się zmieniać, bo teraz środowisko pracy jest takie, jakie chcielibyśmy, żeby było, to znaczy jest bardzo oparte o wartości. Wszyscy możemy o tym bardzo otwarcie rozmawiać, chociażby w internecie. I to na pewno w czasie idzie w bardzo dobrym kierunku. A dlaczego chcą się zmieniać? No, liczba inicjatyw, liczba programów Mail Champions of Change, w którym jesteśmy jako Marstekard bardzo aktywni od 2018 roku i wiele innych, no, tylko pokazuje, że bardzo taki aktywny udział mężczyzn wspiera tą zmianę. Nie w każdych firmach jest jednak tak samo. Frustracja to jest takie słowo, które bardzo często pojawia się w rozmowach z kobietami, z moimi koleżankami. Frustracja wynikająca właśnie z takiej nierówności w miejscu pracy. Jak taka frustracja może wpływać na kobiety właśnie w miejscu pracy? No ja myślę, że to nie jest tylko nawet frustracja kobiet, ale całe środowisko jest frustrowane, dlatego, że w organizacjach, w których występują nierówności e, są generowane jakieś napięcia tak? e, i środowisko całe przestaje sobie ufać, wstaje e, się też przez to mniej innowacyjne, bo badania pokazują, że tam gdzie jest zaufanie tam jest innowacyjność, a zatem to jest taki generator ogólnego napięcia. Natomiast jakie to ma, ma, może mieć konsekwencje dla kobiet? E, otóż kobiety sfrustrowane zaczynają albo tworzyć jakiś swój świat, plotkują między sobą coś... E, nie chcą się kontaktować z tym męskim światem, uważają, że on dyskryminuje. No i oczywiście nie są też takie efektywne w swojej działalności, ale co więcej, jeszcze to też może przejść w stronę samooceny, obniżenia samooceny, a, a tym samym również wydajności swojej własnej. Tak? Jest taka książka, którą napisała Jessica Bennett, Feminist Fight Club, gdzie ona mówi o tym, że następuje umniejszanie swoich, swoim kompetencjom, następuje również pewna obawa przed sukcesem, następuje taka Skłonność, żeby się nie wychylać, więc następuje też tym samym takie nakładanie ograniczeń. Tak? Dlatego mówi się też nawet czasami o takiej lepkiej podłodze, nie? że kobiety tak. doświadczają takiej lepkiej podłogi i nie mogą się od niej odkleić. Także to ma szereg konsekwencji nie tylko dla kobiet negatywnych, ale dla całej organizacji, i również w tym, w tym samym tej części męskiej. By nie doprowadzić jednak do takich negatywnych e, konsekwencji e, ważne jest, aby działać. Pytanie, co wy konkretnie robicie dla tej równości, aby w waszych firmach, w miejscach pracy, w których na co dzień działacie, e, wszystko było równościowe? Ja przede wszystkim jestem kobietą, współwłaścicielką <śmów> firmy i szefową rad nadzorczej. Oczywiście Nie chciałabym, żeby odebrane to było jako nieskromność, chciałabym, żeby to było odebrane jako um, sygnał, informacja dla kobiet, dziewczyn, że to... Jest możliwe i tak powinno być. I, I nie powinno w ogóle dziwić, ani zachwycać, ani oburzać. Yy, marzyłabym o takim świecie dla mojej córki, która ma 13 lat i mam wrażenie, że ona już będzie wychodziła z zupełnie innej perspektywy. Bardzo się staram, żeby tak było. Jestem wdzięczna tym wszystkim mądrym kobietom, które są w naszej sytuacji, fascynującej, prawda? Bo, bo jesteśmy w takim niesamowitym momencie, w sensie dziejowym, w którym i my jeszcze. Nie widzimy tego świata takim, jakim myślę powinien być w wersji zharmonizowanej, gdzie naprawdę obie płcie po prostu um, korzystają ze swoich potencjałów, wspierają się w tym i tworzą po prostu wartość dodaną. Um, bo znamy tamten świat, ja go poznałam, zdążyłam poznać, um, i on ciągle jeszcze jest, tak, w którym um, musimy zadbać wreszcie o balans, więc jesteśmy. W jakimś sensie odpowiedzialny jesteśmy rzeczniczkami zmian. To bardzo fascynujące. To Przede wszystkim trzeba, trzeba dawać przykład. Ten przykład jest bardzo istotny i pokazuje, mm -hmm. że kobiety mogą rzeczywiście wiele osiągnąć. A co państwa firmy robią e, dla kwestii równości? No, tak w dużym, bardzo skrócie, bo tego jest mnóstwo i masa, ale takich, podam kilka, może przykładów praktycznych, bardzo może inspirujących dla, e, dla naszych e, widzów. E, myślę, że tak zaczynamy na etapie rekrutacji. Zawsze jest przynajmniej jedna dziewczyna w panelu, który rekrutuje. Dbamy o to, żeby przynajmniej jedna kandydatka też była wśród tych, które um, starają się o rolę, bardzo się staramy o to. Robimy też mnóstwo różnych rzeczy, żeby zachęcić y, społecznie, y, żeby dziewczyny aplikowały do nas. Więc mamy też programy, które pozwalają im po prostu zainteresować się nami nad Westem i przyjść i pomyśleć, że całkiem fajnie by tam było pracować. A staramy się bardzo mocno um, rozmawiać z, ze sobą, z dziewczynami, po prostu na temat tego, jak nam się życie zmienia, bo praca to jest kawałek życia, a przez cały um, czas, okres, nam się to życie zmienia. Jesteśmy um, na początku młode, później pewnie część z nas staje się mamami. Część z nas później jest dojrzała, więc, jakby staramy się ten cykl życia też odzwierciedlać w pracy. Czy to będą programy wsparciowe dla właśnie y, dziewczyn powracających. Z urlopów macierzyńskich, czy to będzie, nie wiem, wsparcie, jeżeli chcą założyć rodzinę, akurat tutaj nie tylko kobiet, i, a, ale i mężczyzn, wspieramy in vitro, dopłacamy do niego, więc jakby tego jest mnóstwo, ale staramy się też myśleć nie tylko o tym rozwoju zawodowym, bo oczywiście mamy programy talentowe i najróżniejsze inne takie korporacyjne wkładki, które są bardzo potrzebne. Natomiast to, co myślę, że jest bardzo potrzebne i do czego bardzo, bardzo zachęcam, to właśnie ten element społeczny, który cały czas trzeba w dialogu. To są utrzymywać. bardzo ważne kwestie, o których usłyszeliśmy. A jak to wygląda w przypadku Mastercard? No właśnie, Mastercard działa na 220 rynkach i terytoriach, czyli z definicji wymusza różnorodność przez kulturę, przez, przez wiele aspektów globalnych. No i taka fundamentalna sprawa, jak właśnie różnica płci, no jest, jest absolutnie podstawowa. Ja podam tylko dwa przykłady, bo te, tego jest faktycznie dużo. No i pierwszy przykład to równa płaca za równą pracę. I to się naprawdę da zrobić, bo są różne kategorie zaszeregowania, jesteśmy w jednolitym systemie oceny na całym, na całym świecie. Ten system jest kalibrowany na różnych poziomach i oczywiście można zobaczyć, jeżeli kobieta i mężczyzna w danej geografii wykonuje tą samą pracę, to można bardzo łatwo systemowo porównać i jeżeli okazuje się, że jest różnica, no to wyrównać ją również systemowo. Także w tej chwili mówimy z dumą, że to jest jeden dolar do jednego dolara za tą samą za tą samą płacę. I jeszcze jeden krótki przykład. Urlop tacierzyński, no, o tym też była mowa, od 2017 mamy 8 tygodni. A od zeszłego już, już 16 tygodni, i to naprawdę cieszy się dużą popularnością wśród wśród facetów. No bo na końcu to, to rodzina musi decydować, kto stawia na rozwój kariery i to na pewno ułatwia w podjęciu takiej decyzji. To są bardzo ciekawe przykłady. Pytanie jak z psychologicznego punktu widzenia, czy my szukając pracy jako pracownicy zwracamy uwagę, wybierając potencjalnego pracodawcę na takie właśnie aspekty, czy w przyszłości jeszcze bardziej będziemy na to zwracać uwagę? Absolutnie. Znaczy, to jest tak, że jak zresztą pokazują badania, że osoby, które chcą dostać się do jakiejś pracy, aplikują, no to zwłaszcza w przypadku kobiet jednak zwracają uwagę na te elementy. To nie jest tak, że muszą jakieś stawiać konkretne pytania, ale wystarczy, że przejdą się po takiej firmie, zobaczą jak to wygląda. Też jak wynika z badań, wiele kobiet obawia się pracy w takim środowisku, które, w których dominują bardzo mocno mężczyźni. Tak? Dlatego, że zaczyna myśleć sobie, że nie będzie się z tym dobrze, że czuła, że tutaj ścieżka awansu będzie utrudniona i tak dalej. Więc to jest bardzo istotne i myślę, że pracodawcy sobie nie zdają z tego sprawy, jak ta percepcja kobiet często wygląda, tak? No i tak jak powiedziałem, no to czasami też polega na tym, że kobieta, która aplikuje gdzieś, no przejdzie się po takim środowisku i zastanawia się, czy to środowisko pracy w sensie fizycznym jej odpowiada. Nie? No bardzo często jest tak, że to są niestety środowiska niedostosowane i również też niepreferowane przez kobiety. Tak? Jak pokazują badania, kobiety są nastawione na relacje. Kobiety lubią, aby było bardziej domowo, tak? tworzą swój taki świat w miejscu pracy. Tak? Jeśli widzą, że wszystko jest takie sztampowe, no i też niestety tak bywa, że inżynierowie nie do końca sobie zadają takie pytania, czy, że to musi być środowisko również atrakcyjne dla kobiet, no i często się z tego powodu wycofują. Więc im bardziej będzie to środowisko pokazywało, nie tylko na poziomie regulacji, że my mamy wspaniałe jakieś takie regulacje, tak? opieramy się na o regulacjach unijnych, na konstytucji, 30 punkt, mamy też wspaniałą politykę, jakąś antydyskryminacyjną, ale również pokazujemy nawet tym środowiskiem fizycznym, że to jest miejsce przyjazne dla kobiet, to w tym momencie to się zwiększa ilość chętnych osób, a tym samym jest z kogo wybierać. Tak? Umówmy się, że to jest dla pracodawcy bardzo atrakcyjne. To będzie taki kierunek, w którym te firmy będą tak czy siak Tak, absolutnie. Zmierzyć. To jest przyszłość, dlatego że no widać ewidentnie, my no doganiamy, zresztą tutaj była mowa o tym, że no powoli niestety to się dzieje, że te, te procesy następują i te wyrównania jednak z roku na rok są bardziej może widoczne, ale tym tempem to jeszcze 100 lat. Natomiast ewidentnie z uwagi na to, że nawet rozmawiamy o tym tak i ta świadomość wzrasta, w związku z tym no, ci, którzy poszukują pracy też na to będą zwracać uwagę. Choć wiele mówimy o tych pozytywnych zmianach w miejscu pracy, to nadal dużym problemem jest chociażby nierówność, jeżeli chodzi o płace. Nierówności, jeżeli chodzi o warunki pracy, czy chociażby odpowiedni dostęp do toalet. Jak to możliwe, to sprawdzała Kinga Jurga. Myślisz, że o nierównościach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy wiesz już wszystko? No tak, odpowiesz. Kobiety nie zarabiają tyle samo, co ich koledzy na tych samych stanowiskach i często przegrywają z mężczyznami w wyścigu o awans. A co jeśli powiem ci, że kobiety w Polsce nie są równo traktowane w pracy także ze względu na swoje zdrowie? Tak, nie przesłyszałeś się. Chodzi o zdrowie. Brak równości płci w pracy ma wiele twarzy i długą historię. Najbardziej znanym gestem oporu przeciwko niej są wydarzenia z 1975 roku z Islandii. W tak zwany długi piątek 90% Islandek nie poszło do pracy i odmówiło wykonywania obowiązków domowych, co skończyło się paraliżem kraju, ale tylko przez jeden dzień. Obywatelki Islandii chciały w ten sposób pokazać, jak wiele pracy również tej nieodpłatnej i niewidocznej wykonują. Opłaciło się. Rok później Islandia przyjęła ustawę o równości płci, która zakazuje dyskryminacji w miejscach pracy i w szkołach. Minęło niemal pół wieku od tych wydarzeń, a kobiety w większości krajów na świecie nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Rekordową różnicę odczuwają Koreanki. Ich pensja jest mniejsza średnio o 1 trzecią. W Unii Europejskiej ta różnica wynosi około 14%, w Polsce 8,5%. Brzmi nieźle. Nie, jeśli policzymy, że to oznacza, że kobiety w porównaniu z mężczyznami nie dostają wypłaty za około 20 dni swojej pracy. To tak, jakbyśmy przez jeden miesiąc w roku pracowały za darmo. Miejsca pracy nie są dostosowane do potrzeb kobiet na wielu poziomach. 29% Brytyjek przyznało, że ich ochronna odzież robocza nie jest zaprojektowana do użytku przez kobiety, zwłaszcza w ciąży. Hiszpańskie policjantki zorganizowały akcję, która pokazała, że ich kamizelki kuloodporne nie zapewniają im bezpieczeństwa podczas służby, bo nie pasują do damskich kształtów. Nawet systemy klimatyzacji i ciężar drzwi wejściowych są projektowane z myślą o młodych mężczyznach ważących średnio około 70 kg. Wreszcie dyskryminacja może dotyczyć również dostępu do toalet. Z badań wynika, że w przypadku kobiet wizyta w toalecie trwa 2,3 razy dłużej niż w przypadku mężczyzn. Kobiety muszą zdjąć z siebie więcej ubrań, często towarzyszą im dzieci. Te, które menstruują, muszą zmieniać tampony i podpaski. Dostęp do higienicznych i bezpiecznych toalet to jeden z filarów zdrowia menstruacyjnego, podobnie jak dostęp do środków menstruacyjnych i środowiska, w którym miesiączkująca osoba nie jest piętnowana czy narażona na przykrości. Spora liczba oglądających nas panów myśli teraz, dlaczego ten problem miałby dotyczyć także mnie. Wynika to z czystej statystyki. Około połowy damskiej populacji na świecie to kobiety w wieku produkcyjnym. To oznacza, że mniej więcej 1 czwarta ludności globu regularnie menstruuje. To nasze mamy, siostry, córki, nasze szefowe i nasze podwładne. A ponieważ ponad 84% kobiet doświadcza bolesnych miesiączek, nie powinny nas zaskakiwać dane z badań Kulczyk Foundation. Wynika z nich, że aż 17% kobiet w Polsce z powodu miesiączki zdarzyło się nie pójść do pracy lub szkoły. Z kolei co dziesiąta Polka musiała zwolnić się ze swoich obowiązków z bardzo pozaicznego powodu braku podpaski podczas okresu. Naturalny, biologiczny proces często staje się przeszkodą w zdobyciu równych szans na zawodowy rozwój. Sprawdźmy więc, jak menstruacja jest dziś postrzegana w miejscu pracy. Zdaniem ponad połowy mężczyzn mówienie o niej w tym miejscu jest niestosowne. Nic dziwnego więc, że niemal 60% pań czuje zawstydzenie z powodu okresu, a prawie 3 czwarte ukrywa podpaskę lub tampon w drodze do biurowej toalety. Jesteś szefem? Na pewno zapewniasz swoim pracownikom bezpłatny dostęp do mydła papieru toaletowego, kawy i herbaty, często także dodatkowych benefitów jak owoce czy słodycze. Dlaczego więc nie zapewnisz im także dostępu do podpasek? Bez nich nie da się normalnie pracować. Na menstruującego pracownika taki wydatek to miesięczny koszt oscylujący w granicach od 1 do 4 zł. Zmiana myślenia i polityki firmy w tym zakresie przekłada się na konkretne korzyści. Zdrowie menstruacyjne w miejscu pracy to dowód, że pracodawca troszczy się o pracowników i dba o równość płci. Taka firma jest lepiej postrzegana przez kandydatów do pracy i potencjalnych kontrahentów. To inwestycja w przyszłość firmy. Prosta a jednocześnie skuteczna. Zmiana myślenia to jest to kluczowe zdanie. A to zdrowie menstruacyjne, o którym słyszeliśmy, w tej debacie publicznej pojawia się bardzo rzadko. Kulczyk Foundation uruchomiła Cykl Kariery. Program skierowany właśnie do pracodawców. Pierwsza edycja skupia się właśnie na zdrowiu menstruacyjnym. Czy to może być jakaś rewolucja na rynku pracy? No i na czym ma tak naprawdę opierać się program? No właśnie, taki temat, o którym się nie mówi, nie rozmawia. Na pewno kiedyś był to um, jeszcze bardziej um, wstydliwy um, kontekst życia kobiety czyli menstruacja. A jak widzieliśmy, um, menstruacja dotyczy wszystkich kobiet w którymś momencie ich życia czyli tak naprawdę połowy ludzkości um, gdyby nie menstruacja ludzkość by. Um, Najpewniej no już wyginęła, nie mielibyśmy radości e, cieszenia się wzajemnym towarzystwem i tą piękną rzeczywistością naszego życia. E, czyli tak naprawdę my mówimy o nie tylko problemie kobiet, czy kwestii kobiet, czy czymś, co dla kobiet ważne. Mówimy o czymś, co jest ważne dla całego świata, bo się kobieta manstruuje. To jest to temat całego domu, jest to temat w pracy, właśnie tak. A e, ludzie inteligentni, ludzie odważni, ludzie, którzy kreują rzeczywistość, na przykład e, e, firma, gdzie się tworzy e, bardzo zaawansowane i, i odważne e, rzeczywistości, boją się wymówić słowo menstruacja. E, pamiętam, że nawet kilka lat temu byłam zawstydzona, kiedy e, miałam ochotę powiedzieć: Wiecie, dzisiaj jest taki dzień, że ja chciałabym pójść do domu, bo mam okres. Dzisiaj szczęśliwie, jako dorosła, świadoma kobieta, nauczyłam się samej siebie nie wstydzić w kontekście swojej kobiecości. Ale uważam, że jest to wielkie wyzwanie dla nas kobiet, dla mężczyzn, żebyśmy ten proces biologiczny, który jest darem, który jest przepiękny, który gwarantuje nasze bycie tu, po prostu uznali, uszanowali i stwierdzili, że nie ma się czego wstydzić. Trzeba podejść do tego najnormalniej w świecie. Pytanie, jak to zrobić? Jak wskazać pracodawcom tę odpowiednią ścieżkę? Co zrobić? Przede wszystkim otwartość, tak? Y y i Taka, taka prawdziwość naszego zachowania w pracy, to myślę, że w kontekście chociażby relacji dla całego zespołu zawsze jest bardzo cenne, że ludzie są ze sobą, sobą. Jeśli mówią o tym, że dziecko ma katar albo o tym, że brzydka pogoda, to powiedzmy, słuchaj, mnie boli głowa, a, a ja mam okres. I przede wszystkim rozmowa otwarta, odważna, uszanowanie właśnie tego, żebyśmy o wszystkim są rozmawiać. Co więcej, czy jest jest tak, że oczekujemy od pracodawcy mężczyzny, żeby wziął do pracy z sobą papier toaletowy. Nie ma takiej sytuacji, z tego co wiem. Jednocześnie Nie. oczekujesz, że kobieta musi ze swoją podpaską do toalety, jednocześnie się tego wstydząc. Więc naprawdę znormalizujmy sprawę. To jest natura, to jest naprawdę okej. Okay. <laughs> Jak ta kwestia wygląda w Twojej firmie? Fantastyczne porównanie z papierem toaletowym. Muszę je przyswoić i jakimś naszym takim jeszcze twardogłowym moim znajomym opowiadać o tym. U no, nas, czy tak, różowe skrzyneczki, bo takie mamy, bo to jest najbardziej popularna forma. Mamy w, jak najbardziej w toaletach, tam są dostępne środki, e, które są potrzebne w czasie okresu. E, są dostępne za darmo, są dostępne dla wszystkich. Jeżeli chodzi o liczbę toalet, bo to też było poruszane w, w tym nagraniu, to jesteśmy świeżo po transformacji biura, e, gdzie zaprosiliśmy pracowników do tego, żeby nam powiedzieli, co w nim chcą. Jakie chcą w nim miejsca, trochę do tego, jak ty opowiadałeś, że to biuro nie jest tylko super technologiczne, ale też ma być takim trochę domem. Wiadomo, że przychodzimy do pracy, ale żeby to było fajne, więc mamy najróżniejszego rodzaju ustrojstwa. Bardzo domowo to wygląda, bardzo się podoba. Zachęcamy do tego, żeby o tym rozmawiać, żeby to był po prostu dialog, tak, że mam okres i za ja się czuję, że I potrzebuje. bądźmy, i bądźmy otwarcie, otwarci mówmy i takim tematem, który też poruszamy. Za tematem menstruacyjnym jest temat menopauzy. I o nim też bardzo dużo mówimy. Mamy duży program, który też jest bardzo ważny, no bo ta miesiączka kiedyś się kończy i zaczyna się też bardzo ważna. Kolejny etap, kolejny, część i życia kolejny, kolejny tak. tak naprawdę temat, tak. o którym warto mówić, ale to. Y co istotne, o czym wspomniała już Dominika, że kiedyś troszkę obawiała się czy też wstydziła mówić o tym, że ma okres. No właśnie, dlaczego dla wielu kobiet nadal okres menstruacja w pracy jest właśnie takim tematem tabu, dlaczego kobiety wstydzą się o tym mówić? No myślę, że to jest rzeczywiście ta, temat tabu od wielu lat. Proszę zauważyć, że jeśli ktoś ma jakąś taką sytuację, że boli go głowa czy boli go ząb, no to mówi o tym otwarcie i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast z jakiegoś powodu określona część ciała wzbudza jakieś silne emocje i nie możemy o tym mówić i to się zrobiło wielkie tabu. Ale tak naprawdę, no cóż, musimy powiedzieć sobie jasno, że brak edukacji seksualnej, a to jest element również braku edukacji seksualnej, i takie pokazywanie, że to jest jakiś tajemniczy świat i lepiej się z tym chować. I przypuszczam, że to już kwitnie sobie, że tak powiem, od dzieciństwa, wtedy, kiedy jeszcze de facto dziecko dostaje taką menstruację. Tak? Nie do końca wie, co to jest, no bo wcześniej nie było na to przygotowane. No ale czasami rodzice też jakby próbują ten temat w jakiś sposób tak opakować, wielką tajemnicę, i dlatego to dziś z nami jest przez cały czas. Ale ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, żeby mimo tego, że są takie opory, to ten temat podejmować. I, i tutaj słyszę te głosy, i bardzo mi to cieszy, jak słyszę, że w firmach o się mówi. U mnie na uczelni też oczywiście o to zadbano i, i też są, jest więcej w ogóle toalet, jest też pokój do przewijania dziecka i tak dalej, więc to są rzeczy, o których naprawdę powinniśmy mówić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to minimalizujemy pewne napięcia, a tu jeszcze też pani Dominika fajnie opowiedziała o takich rzeczy, że to właśnie dla atmosfery właśnie w pracy i tego, że czujemy się taką trochę rodziną, nie, no bo to jest trochę tak, że wtedy się mówimy o jakichś swoich może nie słabościach, ale o określonych czasowych dolegliwościach wprost. Jeśli ktoś do kogoś mówi do swojego szefa, że coś mnie boli, coś mi dolega, no to znaczy, że go traktuje tak po ludzku i wzajemnie no, tworzymy jakieś mamy taki swoisty przez to taką wspólną tożsamość. Tak? Więc ja nawet powiedziałbym, że to jest okazja do tego, żeby zbudować dobrą atmosferę, a to, że na początku, kiedy się taką swoistą reformę wprowadza, może to budzić jakieś zaskoczenie, to to jest naturalne, tak? no bo kiedyś trzeba tą skrzyneczkę otworzyć i o tym zacząć rozmawiać rozmawiać. Ta rozmowa jest bardzo ważna. To ważne ze strony szefa, pracodawcy, żeby rozmawiać o takich kwestiach palących dla pracownika. Nieważne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Absolutnie, że ważne. I, I ja myślę, że pandemia też miała ogromny wpływ na to. My zupełnie inaczej postrzegaliśmy coś, co u nas było zawsze. Praca zdalna, ze względu też na dużą mobilność całego biura, też poniekąd międzynarodową. Zawsze mieliśmy umiejętność przemieszczania się z miejsca do miejsca i de facto nie miało to wpływu na pracę ale samo postrzeganie pracy zdalnej i takie zrozumienie różnych sytuacji, bo ich jest naprawdę dużo, a w pandemii dopiero myślę większość z nas zaczęła zwracać jeszcze większą uwagę na, na te indywidualne problemy. I teraz myślę, nie ma już takiego znaku zapytania, jeżeli ktoś powie, no to ja dzisiaj zostanę w domu albo ja nagle zniknę w połowie dnia, pojadę do domu. No bo oczywiście zakładamy, że każdy jest w stanie się tak zorganizować i tak podejść do swojego dnia pracy, że to nie ma wpływu na, na efektywność. A jak się gorzej czujemy, no to oczywiście jest to w pełni zrozumiałe. Także takie znalezienie albo zrozumienie tych sytuacji i wyostrzenie naszych zmysłów na nie, no pandemia zdecydowanie przyspieszyła. Ta otwartość jest bardzo ważna i chcielibyśmy u większości naszych pracodawców taką otwartość rzeczywiście widzieć. A jakie są jeszcze rady dla pracodawców? Co powinni robić, aby zwrócić uwagę na kwestie zdrowia menstruacyjnego? Myślę, że pracodawcy, którzy mają pełną świadomość z wartości różnorodności w pracy wszelakiej różnorodności ale um, Różnorodności różnicy, które cechują i kobiety, i, i mężczyzn, potrafią zrozumieć potencjał tych różnic tak? I, i fakt, że one się uzupełniają. Przy czym znowu równouprawnienie to nie powinno być to, co walczymy, bo to znowu nie jest tak, że każdy bez względu na swój wzrost powinien mieć tak samo wysoki stelażek, żeby być bliżej nieba. Tak? Jest tak, że powinniśmy właśnie. Zauważyć i przyjrzeć się tej różnorodności i, y, i spowodować, że wszyscy mamy te same szanse. Y, otwartość to na pewno, ale też y, takie, myślę, y, potraktowanie pracownika jak człowieka. Tak? I, I to jest chyba początek. Y, myślę, że jak, jak widzimy w, siebie, w, w sobie y, y, człowieka, a nie, a nie y, część wielkiej korporacji. Mhm. O, Określonym imieniu i nazwisku, jak widzimy w sobie nawzajem siebie nawzajem, to, to bardzo wiele problemów po prostu przestaje istnieć i, i nagle wszystko staje się proste. Tak? Boli cię głowa, boli. Pan Adol, chcesz iść do pracy, masz, do domu masz okres. Tak, dzięki. Już, prawda? A kobiety z kolei w innych dniach są, że bardziej efektywne, a w niektórych po prostu muszą odrodzić się i, i, i wrócić ze zdwojoną e, siłą swojej kreatywności. Pytanie, czy polskie firmy będą teraz coraz bardziej otwarte na prowadzenie właśnie takiej dyskusji? Będzie coraz więcej takich firm, które będą dawały takie dobre przykłady? No mam taką wielką nadzieję. Stąd yy, yy, wpadliśmy na. Yy... Szalony może, właściwie może nie pomysł e, rozpoczęcia programu Cykle Kariery o tyle szalony, że mieliśmy świadomość, że spotkamy się z gigantycznym um, zadziwieniem, z zakłopotaniem, że to w ogóle będzie długo trwała um, Praca, którą będzie trzeba wziąć na barki, ale to właśnie fascynujące, no bo jest to y, niesamowicie w tym momencie ważne i, i takie, mm, takie wyjątkowe, jeśli możemy naprawdę zmienić rzeczywistość. A czasem niewiele trzeba. Czasem to jest otwarta głowa, to jest otwarte serce i no, sytuacja, w której chcemy y, zwiększyć, y, tak powiem, moc naszej wartości wspólnej, a nie y, stać obok siebie, tylko ze sobą. Ze sobą rzeczywiście to współdziałanie jest bardzo ważne i chciałabym zapytać o takie, szczególnie chodzi o, jeżeli chodzi o panie, porady dla pracodawcy, jeżeli chce dbać o kwestie zdrowia menstruacyjnego, mm -hmm. to co koniecznie powinien zrobić? No przede wszystkim trzeba porozmawiać z, ze wszystkimi, nie tylko z dziewczynami, ale ze wszystkimi. Być w dialogu. Ta otwartość jest bardzo potrzebna nie tylko na kwestie tylko w ogóle właśnie, żeby ten cały cykl życia naszego zrozumieć. My poszliśmy jeszcze w takie rozwiązanie, że nasze toalety są koedukacyjne, więc tak naprawdę niezależnie od tego, czy chce użyć ich mężczyzna, kobieta, czy ktokolwiek tak naprawdę, kto może z nich korzystać i są tak samo wyposażone, więc to zwiększa tak naprawdę ich ilość matematycznie najzwyczajniej w świecie. I rozmowa, i edukacja, i to co ty mówiłeś, czyli ta, brak tej edukacji na etapie szkolnym tak naprawdę, mówienia o swojej seksualności, o swojej fizjologii. Próbujemy też trochę to nadrabiać, może nie do końca jesteśmy do tego predysponowani, więc sięgamy po specjalistów, ale też zachęcałam do tego, żeby to była otwarta rozmowa, żebyśmy po prostu byli sobą, czyli ludźmi. Nie bójmy się przede wszystkim tej rozmowy, bądźmy sobą. To jest bardzo istotne i na koniec naszej rozmowy chciałabym, abyśmy wrócili do tematu tej naszej dzisiejszej debaty. Gdy pracownik jest kobietą, jak równość może odmienić oblicze firmy? No właśnie, jak równość może odmienić oblicze firmy? Takie wasze złote porady. Hmm. Równość w moim przekonaniu jest naturalnym stanem. I w momencie, kiedy mamy szansę wykrować w sobie, ale wokół siebie taki świat, nawet na małą skalę, tak? I, e, i uznać siebie, swoje y, różności, u, czy dostrzec, że, że w tym jest y, piękno i że tak naprawdę y, w, tej, w tej jedności siła, to ja mam wrażenie, że tzn. od razu mówimy innym językiem, od razu w inny sposób postrzegamy siebie i cały świat dookoła, więc y, mimo tego, że y, w świat biznesu wchodziłam rzeczywiście y, w takim, z takim poczuciem, że Muszę stać się kimś innym, że może muszę być taka jak ten świat, że może muszę się. Bardziej męska. Zadob to oczywiście, że bardziej męska. To dzisiaj już y, noszę spodnie z poczuciem, że jestem stuprocentową kobietą. A kiedyś myślałam, że, tak, <laughs> kiedyś myślałam, że y, muszę no właśnie ten świat w jakiś sposób zdobywać, że, że muszę coś inaczej. Tak? W momencie, kiedy odkrywamy, że my sami jesteśmy y, tym gigantycznym potencjałem, który mamy do zagospodarowania, to przestajemy. Y, Próbować się dostosowywać, a zaczynamy kreować. I, i nagle się po prostu, moim zdaniem, właściwie już firmy, nawet konkretnie rzecz biorąc, stają miejscem, no bo tak powinno być, prawdziwej kreacji. Tak? My tworzymy coś dla świata, cokolwiek to jest. I, I wtedy będziemy naprawdę mieli gigantyczny sukces na każdym poziomie, kiedy, kiedy staniemy się kreatywni, czyli, czyli wspólnie będziemy czerpać ze swoich wzajemnych potencjałów. I ja staram się w ten sposób po prostu cieszyć się w pełni, stuprocentowo ze swojej kobiety. Cieszyć się, mówiąc, mam okres i yy, będąc dumną z faktu, że każdy ma do odegrania tutaj jakąś yy, jedną w swoim rodzaju. Rolę. Nie wtedy się niczego przede wszystkim. <grym> tak. Jak równość może odmienić oblicze firmy? Równość powinna być normalnością. Moje marzenie jest takie, żebyśmy przestali o niej rozmawiać, bo po prostu to będzie tak naturalne, że już nie będziemy musieli o niej rozmawiać. Tak. Tak. To, to jest, jest moje i, największe i to marzenie. to jest rzeczywiście tak. piękne tak. zdanie. Jak równość może odmienić obniżę naszej firmy? Bardzo podoba to określenie, które padło z obu pań ust. No, równość to jest naturalna sprawa, to jest normalna, normalna sprawa. No i Oczywiście dla takiej firmy się zdecydowanie lepiej pracuje i ona jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna. Jak równość może odmienić oblicze firmy z psychologicznego Jak ja słyszę punktu widzenia? Hasło równość, no to mi się tak to w głowie rysują takie dwa słupki, ale pomiędzy tymi słupkami, czyli kobiety i mężczyźni, gdzieś jest jeszcze taki pomostek. Tak? I dla mnie to jest też taka okazja do tego, jeśli ta równość się buduje, żeby otworzyć się nawzajem na swoje problemy, jakby bardziej w sposób taki świadomy kształtować to środowisko pracy. Więc dla mnie równość to jest też okazja do tego, takiej lepszej współpracy pomiędzy płciami. Bardzo ważne, istotne zdania, które wypowiedzieliście na podsumowanie tej debaty. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te rozmałe i za te wszystkie uwa uwagi. Dziękuję Dominice Kulczyk, Eli Bondzie, Bartoszowi Ciołkowskiemu i doktorowi Konradowi Majowi za udział w debacie. Gdy pracownik jest kobietą, jak równość może odmienić oblicze firmy Agnieszka Kopacz? Dziękuję bardzo.